Końcy do FIFA 15, wiele metod płatności, m.in. PaySafe Card, a także zniżka 10% przy haśle Lachu. To wszystko na thefootshop.com, link w opisie. Siemanko, witam was bardzo serdecznie, w końcu jest FIFA 16, wersja pełna. Przed nami pack opening za 12 tysięcy FIFA pointsów, więc zostaw łapkę zanim to obejrzysz, trzymaj kciuki i miejmy nadzieję, że wypadnie coś naprawdę bardzo fajnego. Zobaczmy sobie do centrali foot, gdzie jest pokazane, a jest drużyna tygodnia, zobaczmy kogo możemy trafić, jak to wszystko wygląda. Tutaj Leo Messi nam jeszcze się prezentuje, te karty wyglądają naprawdę niesamowicie. Cristiano Ronaldo, zobaczcie na jego informa, 94 overall. Do tego jeszcze te zdjęcia naprawdę wyglądają świetnie. Chciałbym trafić też Payeta. Myślę, że Guarin byłby mega fajną opcją. Po prostu byleby inform. No, mam nadzieję, że nie taki jak tutaj Mamew, znaczy Mamajew. Jest też Enyama, bardzo dobry bramkarz. Zobaczymy, co uda mi się trafić. To będzie dość długi materiał, bo sporo tych paczek będzie. Ogólnie gdzieś myślę jutro zobaczycie online draft. Mam jeden żeton, pewnie będę miał ich więcej po tym otwieraniu. Zobaczymy, jak to wyjdzie wszystko w dzisiejszym pack openingu. Także trzymajcie kciuki, lecimy z tym. Pierwsza paczka, 12 tysięcy FIFA points przed nami. Zobaczymy, w końcu te paczki można otwierać, nie na webapie, nie chciałem tam, czekałem. Pierwsza moja paczka to... O Boże, co to za karty są? Okej, wszystko będziemy zbierać do klubu. O, Lech Poznań, stroje. Okej, wszystko zbieram do klubu. Jeszcze tutaj jakieś cały czas wskazówki. Otwieramy dalej. Jestem ciekaw, kto będzie najlepszy, kogo uda mi się trafić. Naprawdę nie mogłem się doczekać, żeby wstać dziś rano i otworzyć SPO Real Madrid Isco, 84 overall. Pierwszy zawodnik Realu Madryt. Mam nadzieję, że dzisiaj nie ostatni. Mamy też 1000 końców. Mamy też jakiegoś trenera. To wszystko wędruje do klubu, to się wszystko będzie mogło przydawać. Będzie mogło się przydawać, tak. To się będzie mogło przydać po prostu. To się przyda. LP Stoke Arunatowicz i Siqueira. O, kolejny zawodnik. Kolejny zawodnik z Ligi Hiszpańskiej. Naprawdę bardzo fajny skład będę mógł utworzyć, myślę, po tym otwieraniu. Przynajmniej mam taką nadzieję. Ogólnie na tym koncie będę grał czysto. Żadnych przenoszenia końców, nic kombinowania, nic od sponsora. Jedynie FIFA pońcy i jedynie mecze. Tak to będzie wyglądało. Przejdźmy dalej. Tak, wszystko do klubu. Na razie nic specjalnego nie wyleciało. Jakiś inform będzie dzisiaj czy nie? Na razie 84 overall. To jest najlepszy mój traf. Ale spokojnie, powoli, to się musi rozkręcić. LS Eder, nieświecący, no naprawdę. O, Elton! O to chodzi, Elton trafiony. Zobaczmy tylko. Porównaj cenę. Nie ma go na rynku! Elton! 5 gwiazdek sztuczek, Brazylijczyk. Bardzo lubię grać tym zawodnikiem i to naprawdę jest bardzo rzadka karta. Jak widzicie zresztą, to mi się podoba. Odsunę trochę mikrofon, żeby tutaj za głośno nie było, jak coś wypadnie. No i kolejny SPO z Brazylii, Liverpool, Coutinho. 84 overall, jeszcze jest Elm. Kilku naprawdę bardzo fajnych zawodników. Tak się zastanawiam, czy ich sobie zachowywać, czy ich sobie posprzedawać i spróbować kupić jakichś tam zawodników. Zobaczymy. Jeszcze 11 tysięcy FIFA points przed nami, więc dopiero 1000 z tych FIFA pointsików. Chicharito, tak, to jest Chicharito. Dobry napastnik z Bundesligi. Zabieramy sobie wszystko do klubu. Muszę pamiętać, jeśli ktoś ma z was EA Access, to pamiętajcie o tym, żeby nie zostawiać konsoli włączonej z FIFA, bo to też wtedy wam się naliczają te minuty, potem przechodzą w godziny i tracicie po prostu ten czas bardzo cenny. Macie 10 godzin do wykorzystania i tracicie je właśnie na takie tego typu pierdoły, że tak powiem. I potem wam się to wszystko podsumuje, skasuje i zostanie bardzo mało do grania. Dobra, kolejna paczka. Myślę, że tak w pół godziny uda się wyrobić. Zastanawiam się, czy właśnie nie sprzedać sobie wszystkich i nie spróbować kupić jakiegoś lepszego zawodnika, ponieważ teraz są trochę tańsi. Perotti. Zobaczymy, jakie ma widełki Elton. Jeszcze to wszystko się okaże, bo zapomniałem sprawdzić. Kolejna paczka. 10,5 tysiąca FIFA pointsów do końca. Come on, dawać mi kogoś dobrego. Środkowy obrońca, ale nie chcę nieświecących. Nie tak się... O, już duplikat, ale strój fajny. Już duplikaty się zaczynają. 87 końców dostanę za to. Wyłączyłem muzykę, bo jeszcze nie wiem, jak to będzie w tej FIFA, czy będą blokować, czy nie. Zobaczymy, kto tu będzie najlepszy. Bramkarz Sergio. Okej, okay. Niech będzie. Jakiś tam Portugalczyk też, piłeczka. Zawsze to się przyda. Zobaczmy dalej. Lacazette. Lacazette, kogo mi przynieść siebie najlepiej? Chciałbym Lacazette'a w środku. Kolejny nieświecący, tym razem Borini. No czyżby oczywiście nie było szczęścia do tych paczek na początku.
10 tysięcy FIFA pointsów przed nami. Lecimy dalej. 2000 monet. I następny świecący. O! Lord Bentner! 700 końców Lord Bentner. No nie, no to z nim składzik jakiś trzeba zrobić. FIFA 16 Lord Bentner. Jak to wygląda w ogóle? Griezmann, o Griezmana też bym chętnie przygarnął, naprawdę. Prawy pomocnik, Sissoko? Nie, nie ciebie szukam. Odblokuj monety, tak jest. Nie chcę jego, nie tak to wygląda. Przejdźmy dalej. Messi, o jakbym to, nie, to jest niemożliwe, żeby trafić kogoś takiego jak Messi. Na razie najwięcej to leci, jak widzicie, nieświecących zawodników. Także niestety tak to wygląda. Jeszcze jeden taki pack opening chcę zrobić sobie na live'ie. Myślę, że w sobotę, także możecie się szykować. Sobota wieczorem będę otwierał na live'ie. Środkowy obrońca. Ajaj, już myślałem, że Ronaldo. A to jest Dante, ale ty masz tempo słabe. Kurcze. To są te trole właśnie, ja już się spodziewałem Naldo. Myślę, kurde. Wolfsburg, do tego Brazylia. A zapomniałem, że Dante właśnie teraz tam też jest. I co my tu mamy? Amrabat, bardzo fajny zawodnik na pozycji napastnika. Jak widzicie, znowu Liga Hiszpańska, także możliwe, że mój pierwszy skład to będzie właśnie Liga Hiszpańska. Zobaczymy, jak to wszystko jeszcze wejdzie. Kolejna paczka. Następne FIFA pointsy poszły. I w środku środkowy napastnik Giovinco, tak, dobrze mówię. Giovinco, reprezentacja Włoch, więc to mnie też cieszy, ponieważ można go fajnie połączyć. Fajne stroje. W ogóle jestem ciekaw, w jakich będę grał. Co ciekawego uda się wybrać na początek. 9000 FIFA pointsów do końca. Alaba na paczce. A w środku ajajajajaj. Myślałem, że to Eden Hazard jest. Ale mnie tu trolują. No to będzie straszne to otwieranie paczek. Ale będą trollować. Coś niesamowitego, już myślałem, że Hazard właśnie. Tylko nie wiem, czy on jest LP czy, czy LS. Carvajal. Nie, no Demarcos. Demarcos też dobry i jest też Liga Hiszpańska. Ale widzicie, jakie tu są trolle, widzicie, jak to wszystko wygląda. No niesamowicie trolują. Następne FIFA pointsy. Jestem ciekaw, kto z ekipy trafi coś fajnego, bo czuję, że ktoś coś trafi dobrego. Mamy Navasa. Kolejny zawodnik z Ligi Hiszpańskiej, tak jak powiedziałem. Coś czuję, że ktoś z ekipy Fantazy trafi naprawdę tak dobrą kartę. Na początku stawiam, że to będzie Kamyk, bo on zawsze ma największego farta na początku FIFA. To już jest od 3 lat. Jestem ciekaw, czy też tym razem mi się to sprawdzi. Zobaczymy. O, 2000 końsików. Teraz takim czymś nie gardzę. W ostatniej FIFA już na koniec to i tak już nie było praktycznie nic warte. Otwieramy dalej, tutaj muszę patrzeć, bo na dwa razy będę musiał nagrywać, także małe cięcie będziecie mogli mieć. Ale zobaczmy, co jest w środku. Bramkarz. Ajajajaj. Ty mi się nie przydasz, ziomek. No ale zabieramy do klubu. Potem sobie to posprzedaję gdzieś na live albo coś takiego. Mam nadzieję, że tu myszki mojej nie widać, bo gdzieś mi się tu... O, tu jest. Bramkarz Lopez. O, i Gabriel, kolejny Brazylijczyk. Sporo tych Brazylijczyków w sumie wypadło. Ale i tak najlepszy na razie 84 overall, o ile się nie mylę. Także jest dość słabo. Liczyłem na coś lepszego, przynajmniej 86, 87, że kogoś fajnego trafię. Kogo my tu mamy? Slimani. Niezbyt, niezbyt. Trening bramkarski. Już mam 350 rzeczy w klubie. Ledwo się FIFA zaczęła. Dobra, Aguero, przynieś mi Aguero najlepiej. To by było fajne. Nie wiem, co się stało. FIFA 16, wczytywanie. Co jest? Ej, pany, oddawać paczkę. Halo, halo. Jeszcze raz, jakiś fail był. Nie wiem, dlaczego mi się to zbugowało. Ale mam nadzieję, że mi dosypali dobrą kartę. Lewo skrzydłowy, zrobimy Giovinco. Nie, Gervinho, przepraszam, nie Giovinco. Fail. Gervinho, ej, też jest fajny. Trzy gwiazdki, już nie ma czterech gwiazdek sztuczek? No nie, ale to jest 80 overall. No bez przesady, dawać lepszych. Gdzie ich pochowaliście? Niektórzy trafiają informów, niesamowite karty. A ja póki co, Isco. Varane, jest Rafael Varane, wiedziałem. Pięknie, kolejny dobry obrońca. I znowu Liga Hiszpańska. Skoro tak sypią z Ligi Hiszpańskiej, to może jakiś Neymar albo coś takiego. Już nie mówię What the fuck? Wyślij do klubu. Co to było? Nie wiem, co mi się to otworzyło, nie mam pojęcia. Ale otwieram dalej. Jakieś wiksy się tu dzieją dziwne.
to tu jest kolejny napastnik. Znowu Liga Hiszpańska. A widzicie, na razie jeszcze żadnego żetonu nie dostałem, nie? Myślałem, że będą częściej wypadać te żetony, a tu w ogóle żadnego żetonu do draftu póki co. Zobaczymy, czy przynajmniej jeden wypadnie. Tak się zastanawiam, środkowy pomocnik z Walencji, Parejo. Okej, okay. Ale rzeczywiście, tak jak cały czas powtarzam, Liga Hiszpańska sypie niesamowicie. BPL bardzo słabo, Bundesliga też w sumie. Z włoskiej coś tam poleciało, ale zobaczmy teraz, no kolejny nieświecący, De Four. To nie o to tutaj chodzi, no prawie jesteśmy w połowie. Nie, 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 nie za to, za to. Końsy trzeba oszczędzać teraz, bo końsy są naprawdę teraz na takim poziomie, że można coś fajnego za nie kupić bardzo tanio. Tak jak widziałem, ktoś Ibrę ostatnio dorwał za 150 tysięcy końsów, to było niesamowite. Otwieram dalej i co będzie w środku? Dobra, FIFA 16 Ultimate Team i znowu nieświecący. A tu jest Rodriguez, o. Pięknie, ale mi się schował. Mamy Rodriguez'a, także z BPL coś poleciało, ale to niezbyt dobrze i tak. Piszcie, co wy ciekawego trafiliście. O co tu chodzi? O co tu chodzi? Dlaczego dostaję teraz tych zawodników? What? Co tu się dzieją za rzeczy jakieś dziwne? Nie mam pojęcia. Jak gratisowa... Co? Co? Patrzcie, jakie jaja. Jakieś karty mi randomowe przydziela, nie wiem o co chodzi. Końców nie zabiera, czy FIFA pońców? Dobra, ale nie wiem, czy ta paczka się po prostu rozdzieliła. Znowu coś tu jest. Trening bramkarski. No i co, tak sobie będę dodawał po jednej karcie? Nie można inaczej? No patrzcie. Dodaj wszystkie. Coś się zbugowało, no mam nadzieję, że zaraz się to naprawi. Jeszcze, zobacz. Odblokuj monety, no to monety możecie mi tak dawać, to się nie obrażę. Lightowo. Coś jeszcze? Nie, w końcu poszło. No dawać kogoś dobrego, come on. Proszę, świeć się, jest, prawy pomocnik. I Dos Santos jest teraz na prawej pomocy? A to nie jest ten Dos Santos. To nie jest ten Dos Santos, który miał 4 skill move. No to nic, to nic. Jeszcze, jeszcze otwieramy dalej. Jeszcze 7000 FIFA pońców przed nami. Ten materiał dość... No kurczę, nietypowy taki materiał z otwierania. Dawno takiego długiego nie robiłem, ale mam nadzieję, że on się podoba. Bramkarz będzie moja. Też dobry bramkarz. Nie wiem, czy nie będzie grał u mnie w pierwszym zamiast Navasa. Zobaczymy, jak to będzie się wszystko układać jeszcze. 6900 do końca. 7000 monet, więc niedługo będzie na kolejną paczkę. Ale nie wiem, czy to dziś jednak zrobię. Klasje. I o, Kol. I znowu tym razem Liga Włoska. Czyli włoska i hiszpańska. Panowie, ale ja chcę kogoś z BPL. No wiem, że dajecie mi jakiegoś tam słabego jednego czy drugiego zawodnika, ale ja chcę takiego kogoś naprawdę spoko trafić. Chyba nie mam szczęścia. Vietto. Vietto trafiony. Już duplikat się zdarza, kolejny. A, to nic, będziemy sobie to wszystko quickselować pewnie później, albo sprzedawać na początku. To się okaże. Muszę to sobie przemyśleć. Piszcie pod spodem w ogóle, co byście zrobili. Wydaje mi się, że mogę ich posprzedawać na początku. Piłka Mitre, w ogóle nie lubię tej firmy jakoś, jeśli chodzi o piłki. Najeczki, chyba najbardziej. Ile tam jeszcze zostało do końca nagrywania, muszę sprawdzać. I mamy tu Thiago i jest też dwóch zawodników. O! Ten jest dobry. Ale ma pace'a 88. Brazylijczyk i to jest zawodnik Almerii. Tak? Dobrze mówię? O, może być fajnie. Stroje jeszcze Rayo chyba tam były. Dobra, jesteśmy w połowie. Połowa paga openingu za nami. Także zaraz się okaże, co będzie tutaj w tej paczce. Bojan Krkić. Też swojego czasu bardzo dobry zawodnik. Perspektywy miał niesamowite. Co się potem z nim stało? Czy to kontuzje, czy jakieś złe wybory, jeśli chodzi o karierę, o kluby? Nie mam pojęcia. Ejejej, panowie. Ale srebrnych nieświecących to ja tu nie chcę. No wiem, że Elton bardzo fajny. Srebrny świecący. Ale nie o to w tym chodzi, no. Powyżej 85 overalla kogoś bym chciał trafić. McCarthy, bardzo fajny SPD. Zobaczcie na jego statystyki, dobre work rate też. 4 słabszej nogi, to może być bardzo fajna karta w tej FIFA. Pomimo tego, że jest nieświecący, to nie będzie mi to przeszkadzało w tym, żeby go używać raczej. On miał chyba kartę tą z okazji Dnia Świętego Patryka, nie? Taką zieloną.
O ile się nie mylę. Środkowy. A, myślałem, że to będzie widzieć może. Maksimowicz tym razem. I Lord Bentner po raz drugi. Wysyłam na listę transferową. Nie wiem, po ile Bentner chodzi. Come on. Proszę, 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 ktoś dobry, żeby był. Nie mówię Ronaldo, Messi, ale ktokolwiek jakiś fajny. Na razie nic, na razie totalnie nic nie wypada. Dobra, otwieramy sobie dalej. Ciekawe, czy ten drop jest jeszcze mniejszy, jak to wszystko wygląda. Może na początku FIFA zmniejszyli specjalnie, żeby ludzie za szybko nie trafili dobrych zawodników. O, mamy jedną złotą paczkę darmową, to też się przyda. Myślałem, że to będzie może... myślałem, że to będzie żeton do draftu. Przejdźmy dalej. 5200 FIFA points do końca. I... środkowy napastnik. Menes! A, już myślałem, że może Benzema by tu wyskoczył. 4x4, Menes. Liga włoska znów. I bar... O, jaki koleś! 4 skill move, Portugalczyk. Tylko szkoda, że liga trochę taka dziwna. Ale bardzo fajne dwie karty. To była dobra paczka według mnie. Okej. Griezmann, no przynieś kogoś dobrego. Proszę. No nie Johnsona. Ten też ma fajne statystyki. Tylko liga. A jak jest dobro. Oj, mamy darmową srebrną paczkę. Może jakiś drugi Elton by się trafił. To by było dopiero. Otwieramy dalej. Jestem ciekaw w ogóle, kto wypadnie mi w drafcie. W tym pierwszym drafcie online. Jak to będzie wszystko wyglądało. MacArthur. A. Trenerów zawsze warto zbierać, oni dodają wam do kondycji, kontraktów, tego typu rzeczy. Te procenty potem jak się tak zsumuje i zbierze, to jest naprawdę spoko. Okej. Po tej paczce trzeba zrobić małe cięcie. Juventus, Chiellini! 87 overall, pięknie! Oj, Chiellini może być 17 tysięcy, okej. A czy jest na rynku transferowym? Nie, co ja mówię, jak 17 tysięcy? A, to nie ma pokazanej maksymalnej. Tam jest maksymalna. 330 tysięcy kosztuje Chiellini. 17 po 100 tysięcy, 45 tysięcy. Jaka karta! Chiellini! Że w takim momencie akurat musiałem się skończyć nagrywanie. Odpaliłem następne w kamerze. Otwieramy dalej. Chiellini. Naprawdę mega. Cieszę się niesamowicie. Środkowy obrońca. Ajajaj, garaj. Myślałem, że... Nie wiem, na jakiej pozycji jest Mascherano. Chociaż Mascherano i tak nie był często przeze mnie używany. Ale 87 overall Chiellini. To jest już coś dobrego. To jest na razie najwyższa overallowo karta, którą trafiłem w tym otwieraniu. Jest spoko. Na pewno go użyję w składzie włoskim. Lewa obrona. Myślałem, że to może być Fabio Quintrao, ale on w sumie chyba jest świecący. Nie wiem, jak jest z Eliseu. Czy jest świecący, czy nie w tej FIFA. To wszystko się dopiero okaże. Niedużo zostało do końca, ale otwieramy. Otwieramy dalej i będzie to Marin. Lukas Podolski też, o. Fajna karta. Lukas Podolski. 4200 FIFA points. Czy tutaj wypadnie coś fajnego? Czy będzie ktoś lepszy od Chielliniego? Ajajaj. Na razie nic. Na razie kolejne 1000 końców. W sumie może nazbieram na draft tak tymi końcami po prostu. Już mam prawie 11 tysięcy, więc może się uda. Do tego dwie darmowe paczki. Nie no, wydać 12 tysięcy FIFA points i trafić najlepiej Chielliniego. Tak się zastanawiam, czy to będzie dobrze, czy nie. Chiellini, Isco, no niby to jest podstawa, żeby jakieś tam fajne składy zacząć robić. Ale to nie jest to, czego oczekiwałem póki co. Póki co, bo powtarzam, że zawsze pod koniec coś może jeszcze fajnego wypaść. Często tak miałem z Garethem Bale'em. O, dwóch fajnych zawodników. Choupo-Moting, jakie masz? 4x4. Bundesliga. Nieźle. Zawsze tak miałem z Garethem Bale'em. Narzekałem, że nie chcę wypaść. Żaden toc i pod koniec wypadał Gareth Bale. Tutaj też bym się nie obraził, gdybym trafił Bale'a. Środkowy pomocnik. Mamy Granero. Myślałem, że może Iniesta tutaj wypadnie i pobije naszego tego Chielliniego overallowo. Ale jednak nie. 87 overall, no jakiś Lacazette, jakiś napastnik, ktoś ofensywny dobry. SPO Higuain, jeszcze nie ten Higuain, no super. 3600 do końca. Nie wiem w sumie, ile wydam tych FIFA pointsów w tej FIFA, ale coś czuję, że to będzie sporo. Oh my god, myślałem, że to... A, Di Maria jest chyba SPO, a nie SP. Cholera, 84 Pastore, dobra karta. Ale te trole...
I weź tu otwieraj, człowieku, jak trafię, tak pepe. Nie, w sumie pokazuje się pozycja na początku, przynajmniej tyle. Gdyby się nie pokazywała pozycja, to byłoby już całkiem... Całkiem trollowato, także masakra. Jakbym trafił sobie na przykład na początku Pepe i nie pokazałaby się pozycja, tylko Real Madrid, Portugalia, myślałby już każdy, że to Ronaldo. A tu niestety lipa. SPO, Wijnaldum. O, dobra karta do BPL. Przyda się. Czyli póki co mamy najwięcej zawodników z Bundesligi. Nie, najwięcej jest z Ligi Hiszpańskiej, potem Włoska i potem BPL albo Bundesliga. Coś koło tego. SPD Carvalho? Tak, jest Carvalho. Ale to jest bestia. 84 obrony, 85 fizyczności. Skubany może być naprawdę mocny w tej FIFA. Nie grałem nim za często w poprzedniej, ale wiem, że ta karta Motm była przez wielu chwalona. Nie wiem, czy graliście Motmem właśnie Carvalho. Oj, nieświecący, rudy. Rudy nieświecący i Oshi. Patrzcie, ile duplikatów już w ogóle wypada. To jest niesamowite, mam karty w klubie. Jest, nie wiem ile zawodników, ale 770 kart i już wypadają duplikaty. Bramkarz Guzan. Ok. De Maio, środkowy obrońca. Pellegrini, trener. Zmiany pozycji zawsze się przydadzą. 12 tysięcy końsików. Jest, przejdźmy dalej. 2,5 tysiąca FIFA pointsów do końca. I De Guzman. I Eder też. Eder to był dobry w FIFA. To była FIFA 14, tak? Tam się fajnie tak grało na Edera, który był w lidze portugalskiej mega OP. W FIFA 15 już taki nie był. Podejrzewam, że tutaj też nie będzie. Panowie, no gdzie te dobre karty? Kto mi zabrał dobre karty? Gdzie to jest? Gdzie to wszystko się znajduje? Powoli, powoli zbliżamy się do końca tego openingu. A Kieriniego nikt nie chce przebić. Mamy Beto. Ajajajajaj. Tego to już nie wiem po raz który trafiam, ale myślę, że trzeci albo czwarty. Ciągle koleś wyskakuje z paczek. Co będzie? Strasznie dużo nieświecących wypada, nie? To jest masakra. W ogóle bardzo mało trafiłem takich świecących, dobrych zawodników. Nie mówię, żeby to były overale 85. O, Carvajal! No nie, jaki troll, Arbelo! No nie! Człowieku! Jak mnie strollowali. Widzę tą bekę w komentarzach z tego. No i po raz drugi myślałem, że to był Carvajal. Przedtem Demarcos, teraz Arbeloa. Nieładnie, panowie, no nieładnie. Tak się nie robi. Już się cieszyłem. Jeszcze Carvajal to jest... nie Carvajal, tylko Arbeloa. To jest jeden z zawodników, których nie lubię akurat w Realu Madryt. Jeszcze mi go tak ładnie... Tak ładnie mi go strollowali. Lewy pomocnik. Vitolo. Vitolo i Anderson. Bardziej mnie cieszy Anderson, ponieważ bardziej mi się przyda niż ten Vitolo na skrzydła. Chociaż nie wiem jeszcze jaką formacją zagram w lidze hiszpańskiej. No i dobra, 1500 FIFA points do końca. 10 paczek, tak? Źle mówię? Czy dobrze? 10 paczek chyba do końca. Stindl. O, Martial! Pięknie. Nie wiem po ile on chodzi. Cena max 10 tysięcy. Ile masz sztuczek i słabszej nogi? 3 sztuczek, 4 słabszej nogi. No myślę, że do ligi angielskiej jak znalazł się przyda. Liga angielska, liga hiszpańska. To będą te składy, które na początek na pewno tworzę. Zresztą zobaczymy jak to wszystko wyjdzie i jutro się pewnie przekonacie. Bo jutro pojawi się prawdopodobnie pierwszy odcinek z Ultimate Team. Dzisiaj chciałem zacząć jednak od otwierania paczek, żeby mieć taką podstawę do budowania składów. Bo to też jest ważne. 1200 FIFA points. Dawać, panowie, no proszę. Leo Messi, przynieś mi kogoś dobrego. Lewy obrońca. Luke Shaw. Tak jest, Luke Shaw i jeszcze Imbula z ligi portugalskiej. Ale szkoda mi tego Shawa. Naprawdę kontuzja straszna ostatnio. Mam nadzieję, że wróci do grania w piłkę jeszcze na dobrym poziomie, bo takie kontuzje są po prostu okropne. Zobaczmy, co my tu mamy w kolejnej SPO. Robinho. W ogóle fajnie byłoby trafić Pato. Jak go nie trafi, to pewnie sobie go kupię, bo bardzo chciałbym pograć tą kartą. Zobaczymy. 1000, już nawet nie 1000, 900 FIFA points do końca. To w środku prawy obrońca. Gaspar, nie, ale strasznie dużo tych srebrnych też tu sypie, no. W ogóle średnio mi się podoba wygląd tych srebrnych, nieświecących. Tak jakieś takie szare się wydają. Bardziej szare niż srebrne. SPO.
Marlos. Zobaczmy, 4 gwiazdki sztuczek. Fajnie. Oj, tam było coś z Valium. Może to symbolizuje Bale'a, którego za chwilę trafię w kolejnej paczce. Zostało mi do końca jeszcze 6 paczek, nie, 4 paczki. 4 paczuchy do końca. Nie wiem, kto ty jesteś, ale tempo masz fajny. Tempo masz fajne i nic poza tym. No, czy tutaj ktoś pobije Chiellini'ego? Czy będzie ktoś lepszy niż Chiellini? Zostało tak niewiele do końca, no proszę. Lewy obrońca, Arsenal, Monreal. Ajajajajaj. Przejdźmy dalej. Kolejne 150. Zostało do końca 2 paczki oprócz tej. 2 paczki. Napastnik. No nie, myślałem, że to Benzema jest. A to Żiniak. No chole, o, Aboubakar? Nie, myślałem. Jak mnie trolują w tych paczkach. No co za naród. Dobra, przejdźmy dalej. 300 FIFA points. Przedostatnia paczka w dzisiejszym pack openingu. SPD. O, bardzo fajna karta. O proszę, dobre pracowitości. Obrona, fizyczność, do tego prawie 190 cm wzrostu. Przyda się jak najbardziej. Dobra, panie i panowie. Ostatnia paczka, a nie, jeszcze 2 darmowe. Ale ostatnia ta za 7,5. Trzymajcie kciuki, tu będzie ktoś słaby, tak czuję. Wojciech Szczęsny. Nie no, słaby to ty nie jesteś, ale fajnie cię trafić. Wojciech Ciezny. I przejdźmy sobie do tych paczek jeszcze darmowych. Jedna srebrna, jedna złota. Także mam nadzieję, że ten pack opening wam się podobał. Troszkę to trwało. No ale chyba warto robić takie materiały, bo to są rzeczy bardzo wyjątkowe póki co na polskim YouTubie. Za 12 tysięcy FIFA points, otwieranie paczek do tego od razu w FIFA, bo wiadomo, na WebAppie już można było wcześniej, ale w FIFA postanowiłem zrobić to prawdopodobnie jako pierwszy i mamy ostatniego, którym jest Andre. Przejdziemy sobie jeszcze do mojego klubu. 1000 rzeczy nazbierałem sobie już w klubie, tak to wygląda. Mój klub, 301 piłkarzy na początek. Zobaczmy, jakich mamy najlepszych. Jest to Chiellini, Isco, Coutinho, Pastore. Mamy też Parejo, Varana, Giovinco, Dante. Jest też Lopez. Tutaj naprawdę kilku fajnych zawodników. Jeśli macie jakieś pomysły na składy, śmiało możecie budować z tych kart. Kliście pod spodem. Oczywiście swoje propozycje wysyłajcie z Foothead. Najlepiej, żeby można było kliknąć, po prostu zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Także dzięki wielkie za ten odcinek. Zostawcie jak najwięcej lajków, udostępniajcie. Do następnego razu, widzimy się już jutro z kolejnym odcinkiem z FIFA 16. Atakujemy albo draft, albo Ultimate Team normalny. Trzymajcie się, na razie i piona.